Państwu, witam serdecznie w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce. Kabaret pod egidą już występuje od pół wieku, a w Dobrym Miejscu dzisiaj wystąpi po raz 10. No bardzo się cieszę, że jest takie miejsce w Lasku Bielańskim, że jest dobre również dla mojego zespołu i dla mojej publiczności, która może tutaj przychodzić. Aha, bo jak był poprzedni król ze Skandynawii, szwedzki król z małżonką, to też był skandal dyplomatyczny, ponieważ był to ten bankiet taki w Pałacu Prezydenckim, no i nasz Komorowski, prawda, jak to on, pogadał, pomachał rękami, prawda, pomarudził, no i złapał kieliszek szampana, zniósł toast, za przyjaźń polsko-szwedzką wybił do dna. Ale niestety był to kieliszek królowej, bo z drugiej strony gamoń złapał. Jest na świecie cały tłum różnorodnych, pięknych gum. Lecz najbardziej wymarzona balonowa guma... Żujesz, żyjesz, niebo w gębie, czujesz jasnych uczuć głębie. Z tobą żuje cały salon, a na ustach rośnie... Choć różny wzięty kraj, jest u nas bardzo wiele. Tą jedną każdy zna. Zobacz, przyjaciele, splot intryg jednak był. I spęd na myśl się ściele, roznieśli sąd tam był. Zobacz, przyjaciele, kelner i przyjaciele. Kto był, to wie, że jak Janek rozbawia, to nie ma żartów. To 3 godziny trzeba usiedzieć i się śmiać, a czasem się trzeba wzruszyć. I myślę, że za to publiczność kocha kabaret pod egidą, a szczególnie jego szefa Janka Pietrzaka. Niewątpliwie najlepiej medialnie wypada ten słynny celebryta, pirat, ten słynny frog w białym BMW. On nagrał zupełnie niezły film sensacyjny. Z kamerą wewnątrz jeździł po Warszawie 200 na godzinę, pod prąd, na czerwonym. Nagrał film przy współpracy Urzędu Miasta. 30 kamer monitoringu współpracowało. Teraz te taśmy, te kasety badają człapali. Nie przechodzi mi przez gardło słowo biegli. Nie. Stary budr z 3 synów tęgi, ten sam Litwinów na dziedziniec przyzywa ich rzeczy. Wyprowadźcie rumaki, narządźcie kulbaki, a wyostrzcie i groty i miecze. Omówiono mi w Wilnie, że odrąbią niemylnie 3 wyprawy na 3 świata strony. Olgierd ruskie posady skirnie, lachy sąsiadne, a ksiądz Kiejstu napadnie Teutony. Piosenka towarzyszy mi no, 10 lat, już przeżyłem z tą pieśnią mnóstwo niesamowitych historii, proszę Państwa. Nawet jakieś spotykały mi anegdoty. Prezydent Reagan na przykład mnie kiedyś przyjął w związku z tym utworem, bo taki show zrobił Let Poland Be Poland. Zapytał, jak wygląda Polska, posłużyłem się powiedzonkiem, że Polska jest jak żółtkiewka, z wierzchu czerwona, w środku biała. On powiedział, jak pojadę do Moskwy, powtórzę to tym burakom. Także autentyczna historia, taką mieliśmy rozmowę. O warzywkach, prawda? Tutaj w Dobrym Miejscu, no jak sama nazwa wskazuje, są takie dobre fluidy. Tutaj ludzie mają wygodnie, blisko do artysty. Ta więź się bardzo łatwo nawiązuje i no i tutaj te występy są naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo się cieszymy z tej współpracy, bo takich miejsc w Warszawie w sumie nie jest wiele, gdzie możemy grać. Jesteśmy krnąbrnym kabaretem. Mówimy rzeczy niepoprawne w stosunku do obecnej władzy i nie mamy łatwego życia. Także doceniamy bardzo, że jest takie miejsce, taka sala, Katolickie Centrum Kultury, w którym czasami się spotykamy. Puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska
Polska była Polską. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo.